Stany Zjednoczone ostrzegają, że Władimir Putin osiągnął zdolność bojową, która pozwala mu myśleć o inwazji na Ukrainę. Prezydent Andrzej Duda mówi, że mamy do czynienia z najbardziej specyficzną sytuacją bezpieczeństwa po 1989 roku. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla z kolei, że najwyższy czas, by Zachód wyłożył karty na stół i pokazał, że wojna z Ukrainą wcale Rosji się nie opłaci. Według niemieckiego wywiadu Rosja wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie ataku na Ukrainę. Potwierdził to sekretarz obrony USA. Dodał jednak, że Władimir Putin osiągnął już zdolność bojową, która pozwala mu na rozpoczęcie inwazji. Chociaż nie wierzymy, że prezydent Putin podjął ostateczną decyzję o użyciu swoich sił przeciwko Ukrainie. Najwyraźniej ma teraz tę zdolność i ma do dyspozycji wiele opcji, w tym zajęcie miast i znaczących terytoriów. Prezydent Andrzej Duda podtrzymuje, że Polska jest bezpieczna, jednak dostrzega też, że tak poważnej sytuacji na wschodzie Europy nie było od lat. To jest sytuacja najbardziej specyficzna od 1989 roku, tak, biorąc pod uwagę skalę relokacji wojsk Federacji Rosyjskiej, tak trudno uznać to za inną sytuację. Wczoraj z prezydentem Rosji rozmawiał prezydent Francji Emmanuel Macron. Dyskusja trwała ponad godzinę. Kreml żądał długoterminowych gwarancji w sprawie bezpieczeństwa i ponownie kreował się na ofiarę polityki NATO. Putin miał zarzucać prezydentowi Francji, że Zachód nie wziął pod uwagę rosyjskich obaw. Zignorowano kluczową kwestię, mianowicie jak Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zamierzają realizować zasadę, że nikt nie powinien wzmacniać swojego bezpieczeństwa kosztem innych państw. Poinformował Kreml w komunikacie prasowym. Tego samego dnia co z Putinem prezydent Francji telefonicznie rozmawiał też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dopóki warunki sprzyjają, musimy się spotykać i rozmawiać. Napisał Zełenski na Twitterze po rozmowach z Macronem. Sekretarz generalny NATO tłumaczy, że dziś w dyplomatycznym sporze z Rosją Zachód ma w dłoni trzy mocne karty. Wysyłamy komunikat o sankcjach wysokiej cenie do zapłacenia, jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę. Wspieramy Ukrainę. I potwierdzamy nasze zobowiązania wobec wszystkich sojuszników NATO. NATO ocenia, że sytuacja wokół Ukrainy jest poważna. Z inicjatywy Amerykanów w najbliższy poniedziałek koncentracją rosyjskich wojsk w Europie Wschodniej zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. To najwyższy czas, by Zachód wyłożył karty na stół i pokazał, że wojna z Ukrainą wcale Rosji się nie opłaci. Mówił w trakcie swojego podcastu premier Mateusz Morawiecki. Wspólny kurs w sprawie Kremla próbują ustalić Niemcy. Zgody co do reakcji na politykę Putina nie ma nawet w samym SPD, twierdzi Der Spiegel. Niemcy sami dostarczyli Putinowi narzędzie szantażu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Zgadzając się na Nord Stream 2, Niemcy nabijają rewolwer, którym Putin będzie nas wszystkich szantażował. Kreml dąży do certyfikacji Nord Stream 2 za wszelką cenę. Niemcy mogą wzmocnić wschodnią flankę NATO. Rozmowy w tej sprawie ma prowadzić prezydent Litwy.